Dąbrówka. Siedziba gminy. Blisko stąd do Warszawy, Wołomina, Marek, Radzymina czy Tłuszcza. Pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pojawiły się już na przełomie XII i XIII wieku. Dzisiaj to miejscowość pełna młodzieży, ale i wielowiekowych tradycji. Gmina znana jest z kultu Norwida, który urodził się na jej terenie. Imię poety noszą ulice, szkoły, organizowane są norwidowskie konkursy recytatorskie. A nazwa Dąbrówka pochodzi od terenu porośniętego dębami, bo przed wiekami to one tutaj królowały. W 1442 roku w Dąbrówce została erygowana parafia i wybudowany pierwszy drewniany kościół. Obecny powstał w latach 1903-1905. W parafii został ochrzczony w 1821 roku Cyprian Kamil Norwid. Pamięć o tym uczczono okazałą tablicą zawierającą potwierdzenie tego faktu. Roku 1821, dnia 1 października, o godzinie 10 rano przed nami księdzem Janem Kantym Matlińskim, proboszczem dąbrowskim, urzędnikiem cywilnym w gminie Dąbrówka, powiecie stanisławowskim, w województwie mazowieckim, stawił się jaśnie wielmożny Jan Norwid, mający lat 37, kawaler maltański, dziedzic majątności Laskowo-Głuchy, tamże zamieszkały. I okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w dniu 24 zeszłego miesiąca o godzinie 8 w wieczór w Laskowo-Głuchach, w domu jego własnym pod numerem 1. Oświadczając, że jest spłodzone z niego i wielmożnej Ludwiki Zdzieborskiej, mającej lat 22, jego małżonki, i że życzeniem ich jest nadać mu imiona Cyprian, Ksawery, Gerard i Walenty. Do muru kościelnego przylega XIX-wieczna kaplica pogrzebowa. Po drugiej stronie kościoła odnajdziemy ponad stuletnią drewnianą plebanię o drewnianych ornamentach, której ganek ozdobiono kolorowymi witrażami. Na cmentarzu w Dąbrówce znajduje się symboliczny nagrobek matki Cypriana Kamila Norwida, Ludwiki ze Zdzieborskich. Cyprian Kamil Norwid, głos nieznany. Gdy po deszczu, po majowym, wstęga tęczy cicho spłynie, ja w wianeczku liliowym biegam sobie po dolinie. Biegam, latam, krążę w kółka po dolinie, po jeziorze i w głąb patrzę, jak jaskółka, gdy zimowe zwiedza łoże. Biegam, latam, dokazuję, czasem w ptaszka się przerzucę, z skowronkami się wykłócę i słowiko nie daruję, bo skowronki i słowiki i lilije i powoje i jeziora, i strumyki, wszystko moje, wszystko moje. Wizerunek Norwida pojawia się w gminie przy różnych okazjach. Tutaj z okazji udziału Dąbrówki w Festiwalu Sołectw. Przypomnienie poety blednie jednak wobec ogólnego entuzjazmu uczestników dla regionalnych kulinarnych atrakcji przygotowanych przez ekipę z Dąbrówki. Thank you.
Ślężanach, na skarpie nad Bugiem, odnajdziemy pałac z lat 80. XIX wieku. Poprzednia budowla stanęła tutaj już w wieku XVI. Aby ujrzeć go chociaż we fragmencie, należy przecisnąć się wąską ścieżką szczytem nadburzańskiej skarpy. Pałac przeszedł w ręce prywatne i można go zobaczyć od frontu tylko na dawnych zdjęciach, bo nie jest już dla turystów dostępny. Drugi tej klasy obiekt, dwór w Chajętach, z podobnych powodów nie znajduje się już obecnie w turystycznej ofercie. Chruściele. Każdego roku w noc świętojańską zbierają się nad miejscowym stawem obywatele gminy Dąbrówka, by z tej okazji wraz z przyjezdnymi oddać cześć dawnym bóstwom i ratować słowiańskie korzenie. Tuż obok rozlewisk Bugu znalazł siedzibę skansen w Kuligowie. Powstaje tu Park Kultury Ludowej.
Shinkansen, który powstał stosunkowo niedawno, w 2009 roku, właściwie od 2009 roku można go odwiedzać i stara się rekonstruować wieś nadburzańską, czyli tutaj tego regionu, właśnie taką, jaka kiedyś dawniej była w gminie Dąbrówka. Jest to wieś z przełomu XIX i XX wieku. Założycielem Skansenu jest pan Wojciech Urbanowski, który w ten sposób chciał zapewnić sobie emeryturę. Najstarszym obiektem na terenie naszego skansenu jest kuźnia. Kuźnia gospodarcza, w której odbywają się pokazy kowalskie. Działa ona do dzisiaj, jest miech działający, jest piec działający i właściwie wita ona naszych gości. Kolejnym obiektem wartym obejrzenia jest chałupa chłopska z terenu Podlasia i wschodniego Mazowsza. Ten typ budowlany był obecny na jednym i drugim regionie etnograficznym. Jest ona podzielona na dwie części. W jednej jest typowa izba mieszkalna, w drugiej jest izba przygotowana na odwiedzanie gości i goszczenie wycieczek. Na terenie skansenu znajdują się też trzy stodoły. Pierwsza, tak zwana kulturalna, zamieniona została w galerię, w której mogą Państwo podziwiać dzieła tworzone przez artystów w ramach plenerów artystycznych odbywających się w naszym skansenie. Druga stodoła, znajdująca się na terenie zagrody, rekonstruuje typowe szerokofrontowe stodoły, jakie można było spotkać na tym terenie. Trzecia stodoła, największa, szkieletowa, jest obecnie wozownią, w której zebrana została kolekcja wozów, sań, karoc i bryczek, obecnie licząca ponad 40 sztuk. Na terenie skansenu mamy też oborę przerobioną na warsztaty tak zwanych ginących zawodów, czyli rzemieślników wiejskich, drobnomieszczańskich, których narzędzia i warsztaty pracy mogą Państwo podziwiać w tej właśnie przemienionej na warsztaty oborze. Mamy tam rymarza, mamy cieśle, mamy magiel razem z pralnią, taką typowo dworski już i raczej miejski element, oraz warsztat tkacki. Najnowszym obiektem na terenie skansenu jest wiata rybacka, zbudowana przy współfinansowaniu grupy rybackiej Zalew Zegrzyński. Ma ona na celu promowanie rybołówstwa śródlądowego. Zapraszam wszystkich serdecznie do gminy Dąbrówka, gminy typowo wiejskiej, cichej, spokojnej, gdzie mogą Państwo zakosztować uroków natury, gdzie na wspaniałym paśniku znajdującym się w Kuligowie mogą Państwo trochę odpocząć, poopalać się, powędkować, zakosztować uroków tutejszych lasów, które są bogate w grzyby, oczywiście Bugu bogatego w ryby. Mogą Państwo tutaj odpocząć, zrelaksować się, ale też uprawiać sporty. Zapraszamy biegaczy, zapraszamy rowerzystów. Znajdą tu Państwo naprawdę znakomite tereny rekreacyjne. Dąbrówka to nie tylko Norwid, nie tylko skansen, ale też właśnie piękna polska przyroda.